W dniu dzisiejszym jednostka ratowniczo-gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Ciance została zadysponowana do zdarzenia na przejeździe kolejowym w Ciance na ulicy Kopernika, w wyniku którego pociąg uderzył w samolot osobowy. Z naszej jednostki zostały zadysponowane w pierwszym rzucie do zdarzenia 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej, następnie 2 zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej. W wyniku tego zdarzenia w pojeździe osobowym podróżowały 2 osoby. Jedna osoba została zabrana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala, natomiast druga osoba po oględzinach zespołu ratownictwa medycznego, u drugiej tej osoby został stwierdzony zgon. Kierowca, trudno stwierdzić, jakie miał obrażenia, ale biorąc pod uwagę potężne uderzenie i masę pociągu, widocznych obrażeń na ciele nie posiadał. W każdym razie w samochodzie było bardzo dużo krwi. Ciało było usytuowane też nietypowo dla normalnego człowieka, więc można było podejrzewać, że tam są urazy wielonarządowe. Pasażer generalnie biorąc nie brał udziału w ogóle w zdarzeniu. Był pośrednim tylko osobą, która uczestniczyła w tym, ze względu na to, że pasażer wysiadł przed uderzeniem pociągu. On zorientował się, że pociąg nadjeżdża, więc wysiadł z tego pojazdu. Sam twierdzi, że pojazd im się zatrzymał na torowisku. Usłyszał dźwięk sygnalizacji od pociągu, więc wysiadł, uciekł. Trudno mi powiedzieć, nie byłem przy tym, ale sam tak twierdzi, sam nie wie dokładnie jak to zrobił, w każdym razie znalazł się obok. Zdawało mu się, że samochód pojechał dalej i dopiero później się zorientował, że został ciągnięty samochód dalej. Rozumiem, że nie był pokrzywdzony. Nie, w ogóle nie miał żadnej reakcji, tylko i wyłącznie stresowa.